Brawo. Patrz, chodź. Ale uważaj na... Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na cmentarzu wojskowym. W imieniu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Solidarni 2010 oraz Stowarzyszenia Instytut Królowej Jadwigi witam na okolicznościowej uroczystości, która odbywa się w ramach Święta Państwowego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zebraliśmy się tutaj, aby oddać hołd bohaterom narodowym zamordowanym przez komunistów, którzy oddali życie w walce o wolną i suwerenną Polskę. Oddajemy cześć księdzu Władysławowi Burgaczowi, pseudonim Sem, podporucznikowi Stefanowi Balickiemu, pseudonim Bylina, oraz starszemu sierżantowi Stanisławowi Szajnie, pseudonim Orzeł. Proszę naszych kapłanów o modlitwę. Wszechmogący Boże, Stwórco nieba i ziemi. Uwielbiamy Cię i dziękujemy za to, żeś nas tak cudownie stworzył. Dziękujemy za cały świat, dziękujemy za nasz kraj, opasany wiarą ludu polskiego i modlitwą różańcową. W czwartą rocznicę obchodów święta dziękujemy za naszych dzisiejszych bohaterów, niezłomnych żołnierzy, którzy nie dali złamać sobie ducha patriotyzmu. Dziękujemy za ich wiarę, męstwo, bohaterstwo i męczeństwo. Niech ta ich przelana krew i oddane życie
rodzinowych, prawych Polaków. Potrzebujemy przywrócenia poszanowania dla najwyższych wartości, jak Bóg, honor, ojczyzna. I modlimy się za księdzem Piotrem Skargą i świętym Józefem Sebastianem Pelczarem o duchowe i moralne odrodzenie naszego narodu. Nasz naród to my. Modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szanowni Państwo, dziękuję ojcu Ryszardowi za wspaniałą modlitwę. Dziękuję za uczestnictwo ojcu Piotrowi, który jest naszym wspierającym duchowo. Dziękuję księdzu Antoniemu również za przybycie tutaj i uczestnictwo w tej modlitwie. Chcę w sposób szczególny podziękować Stowarzyszeniu Instytut Królowej Jadwigi, który jest współorganizatorem przyświętej tej modlitwy, tych uroczystości. Dziękuję za przybycie przedstawicieli Przymierza Naród, Wolność, Suwerenność. Dziękuję serdecznie klubom Gazety Polskiej w Krakowie, Nowej Hucie, osobom znanym z działalności patriotycznej w Krakowie, które tutaj też uczestniczą w tych uroczystościach. Jest na tej uroczystości, którejś już z kolei tak dużo uczestników, że proszę wybaczyć, jeżeli kogoś nie wymieniłem z imienia i nazwiska, ale osobą tutaj najważniejszą jest weteran, kombatant, którego witamy po raz kolejny serdecznie. Pan Stanisław Mazurkiewicz, pani Sława Bednarczyk, która nas wspiera. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szczególne powitania należą się Grupie Rekonstrukcji Historycznej. Pierwszy oddział strzelców krakowskich, która po raz pierwszy uczestniczy w tych uroczystościach na cmentarzu, ale również i młodzieży szkolnej, która dołączyła do mszy świętej i również tych uroczystości. Przy każdej takiej okazji, gdy wspominamy ważne postacie polskiej historii lub przełomowe wydarzenia, zastanawiamy się, gdzie leży sens beznadziejnej walki z systemem totalitarnym, który nie wahał się w imię chorej ideologii komunizmu i systemowego ateizmu zgładzić miliony ludzi. Nie mam takich wątpliwości skromny jezuita, 35-letni wówczas ksiądz Władysław Gurgacz i jego żołnierze niezłomni z Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Na własne oczy widzieli, na czym polega wprowadzanie nowego ludowego porządku i nie mogli się z tym pogodzić. Szukali skrawka wolnej Polski i znaleźli go w lasach i górach Sądecczyzny. Ksiądz Gurgacz przystąpił do oddziału w maju 1948 roku. Roztoczył nad partyzantami opiekę duchową, pilnując, aby nie oddalili się od zasad wiary katolickiej.
chciał, by na tym dramatycznym zakręcie historii zachowali godność i etykę chrześcijańską. Dlatego odprawiał mszę, spowiadał, nauczał, a przede wszystkim wyjaśniał rozterki moralne, które musiały targać sumienie młodych ludzi. Czy wolno zabić w słusznej sprawie? Czy wolno zrobić krzywdę oprawcom? Czy wolno zabrać pieniądze urzędnikowi mianowanemu przez okupanta? Jego praca miała wielki wpływ na żołnierzy. Przed egzekucją, która odbyła się 14 września 1949 roku w więzieniu przy ulicy Montelupich, ksiądz Gurgacz powiedział: na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć? Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę. Jego słowa okazały się prorocze. Dzięki nieugiętej postawie takich jak on, bohaterów podziemia antykomunistycznego, nie zginął wzorzec Polaka, zawsze wolnego, zawsze wiernego tobie ojczyzno. Ich heroizm oświetlał polską duszę w najczarniejszych latach sowieckiego zniewolenia. Ich postawa była natchnieniem dla nowych pokoleń do walki z komunistycznym reżimem. Walki, która zakończyła się jego upadkiem, bankructwem zbrodniczej idei i przywróceniem prawdziwych wartości w życiu społecznym. A jeśli ktoś nadal wątpi w sens walki za wolną Polskę, niech wspomni słowa profesora Henryka Elsenberga, filozofa, nauczyciela i mistrza Zbigniewa Herberta. Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami, w obronie których walka została podjęta. Żołnierze niezłomni, cześć waszej pamięci. Cześć waszej pamięci. Cześć waszej pamięci. Cześć waszej pamięci. I poproszę jeszcze gości tutaj do mikrofonu. Poproszę teraz panią Sławę, żeby ona natchnęła nas słowami poety, tak? Proszę pani Sławę. Zachęta do poznawania dziejów ojczystych. Ojczyzna, jakże wielkiego i świętego jest ten wyraz znaczenia. Sam Bóg zaszczepił w sercach ludzi świętą iskrę miłości ojczyzny. Po Bogu też zaiste ojczyznę najbardziej kochać powinniśmy. Najdzielniejszym środkiem rozbudzenia i utwierdzenia miłości ojczyzny jest dokładna znajomość dziejów, czyli historii swego narodu. Dzieje ojczyste opowiadają o zasłużonych i sławnych Polakach i Polkach, którzy pięknymi czynami, cnotą, męstwem i uczonnością dobrze się ojczyźnie i Bogu swoim zasłużyli. Otóż i ty, czytając o zacnych swych przodkach, zapragniesz naśladować ich wspaniałe czyny i kochać podobnie jak oni kraj nasz ojczysty. Teraz przeczytam wiersz. Na starych grobach, gdzie ojcowie nasi spoczęli życiem strudzeni i tułacze, klękam pod krzyżem, co nad nimi stoi i płacze. Boże, tyś widział, jak idąc do ciebie padali nieraz wśród głowów i cierni,
a przecież z wyrokiem utkwionym w Twym niebie szli Tobie wierni. Tyś widział, Boże, jak zgięci cierpieniem nieśli do śmierci niedoli swej brzemię, jak pod Twym okiem i Twoim imieniem kładli się w ziemię. O, spełnij, Boże, ich ciche wołanie, ich ciche nadzieje. Podaj, niech jutrznia zabłyśnie im złota nad polem śmierci. Niech jasność zadnieje żywota. Wiem, że dzień przyjdzie, gdy każdą mogiłę odemknie dłoń Twa, przed którą się korzę. O, zbliż nam ku nam, daj czekać nam siłę. O Boże, teraz jeszcze pozwólcie, kochani, o ojczyźnie. A znasz Ty, bracie młody, Twoje ziemię, Twoje wody, z czego słyną, kędy giną, w jakim kraju i Dunaju? A czy znasz Ty, bracie młody, Twojej ziemi bujne płody, Twe kurhany i mogiły i Twe dzieje, co się zćmiły? A czy wiesz Ty, co w nich leży? O, nie zawsze, o nie wszędzie, młody orle, tak Ci będzie, jako dzisiaj przy macierzy. Kto tam zgadnie, gdzie osiędziesz? Jaką wodą w świat popłynie? W której stronie walczyć będziesz? I od czyjej ręki zginiesz? Serdecznie dziękuję Państwu. Serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, proszę teraz o złożenie kwiatów, zapalenie zniczy na gromach naszych bohaterów. Bardzo proszę. Będzie wygodnie. Pan doktor Mirosław Borutan. Klub Gazety Polskiej w Krakowie. Pan Jarosław Borutan, Solidarnie 2010. I proszę kolejno, kto jeszcze chce zapalić znicz, bardzo proszę. Znicze są rozdane, tak? Nie. O, trzeba zapalić. Tak? Nie zapalić. W międzyczasie zapraszam. Zapraszam. Zabrałem. Mów bez tego, może to jest decyzja. No nie wiem, może to się nie nagra. Może się nagra. Niech tam. Zobaczymy, jak to się nagra. Może bateria, może baterię schodzi. Baterię schodzi. Spaduję. Nie masz baterii za to sobie? To zawsze mieć. Tam. Proszę o zabranie głosu najstarszego, tutaj najszacowniejszego uczestnika tego spotkania. Bardzo proszę troszeczkę bliżej. Ja panu pomogę, podam rękę z tej strony.
My jeszcze zdążymy się nagadać. Niech Pan nam powie teraz parę słów. Może tak nawet, nie wiem, czy z mikrofonem się uda. Uda się. Proszę, proszę, będzie słabo słychać. Proszę mówić tak. Proszę Państwa, jestem jednym już z nielicznych tych żołnierzy, którzy przeżywali okupację, okres wojny z Niemcami, byli żołnierzami Armii Krajowej, a potem za to, że walczyli o Polskę wolną, niepodległą od Niemców, potem przeszli do konspiracji, do walki, tak jak ci tu polegli żołnierze niezłomni, walczyli dalej z drugim okupantem o wolną Polskę. Należę do tych, którym się udało przeżyć okres jednej i drugiej okupacji. Sądzony w 1949 roku przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Krakowie, zostałem skazany na długoletnie więzienie. Przebywałem w więzieniu w Rawiczu razem właśnie z tymi, którzy należeli do oddziału Czajny i dowódcy Bieleckiego, Balickiego. Z tymi żołnierzami okres, wieloletni okres w Rawiczu spędzaliśmy w jednej celi, znaczy w wielu celach, czekając na upragnioną wolność. Alojzy Lekutko, jeden z żołnierzy, Ferenc, Henryk, następny i innych wielu, Fida, Tadeusz, to ci, którzy przeszli okres więzienia i wrócili do domu. Dane nam było przyjaźnić się ze sobą. Ten krzyż brzozowy razem z Henrykiem Ferencem wiele lat temu tutaj na tym cmentarzu przy grobie księdza Gurgacza stawialiśmy razem. Także ślady żołnierzy PPAN Polskiej Armii Niepodległościowej, Podziemnej Armii Niepodległościowej są, to ten krzyż w ręce jego żołnierzy stawiały. Proszę Państwa, jestem wdzięczny ogromnie za to. Szkoda, że nie dowiedzieli tych czasów. Ani Lekutko Alojzy, ani Ferenc Henryk, ani Tadeusz Wida nie byli tutaj. Byli ileś tam lat, 10 lat temu jeszcze Henryk Ferenc był obecny. Niestety zmarł. Wykruszyły się szeregi, których kapelanem był ksiądz Gurgacz. Ale dzięki Państwu pamięć o nim żyje. Ja w ich imieniu, jako ten chyba już ostatni, który znał tych żołnierzy z tych oddziałów partyzanckich, serdecznie Państwu dziękuję za to, że jesteście dzisiaj tutaj obecni. Ja dziękuję również jako ten, który jest świadkiem Waszej wdzięczności i pamięci o tych, którzy robili wszystko, żeby Polska była wolna. Dziękuję Wam serdecznie, a im cześć pamięci. Cześć i chwała bohaterom! Proszę Państwa, poproszę teraz księdza Antoniego, jeżeli mógłby powiedzieć parę słów. Bardzo serdecznie proszę. Przyjechał do nas z daleka, podjął trud podróży, prawdziwy działa, turysta, działa? Skromnie z plecaczkiem, ale bardzo serdecznie proszę. A na kablu nie ma. Nie ma przewodowej, tak? Nie ma. Słuchajcie, jestem wywołany do tablicy, zupełnie nieprzygotowany, nie wiedziałem, że tu plasówka jakaś będzie. Nie aż tak daleko przyjechałem, bo tylko z Bytomia, natomiast jeśli chodzi o ojca Gurgacza, to więzy zakonne mnie z nim łączą, jestem jezuitą, tak jak ksiądz Władysław. I przez ileś tam lat uczestniczyłem we mszach świętych odprawianych na hali Łabowskiej właśnie. Tam, gdzie mieli schronienie zarówno ojciec Władysław, jak i jego podopieczni.
Słuchajcie, z wielu osób może być nasz zakon dumny. Nasza ojczyzna również może być z wielu osób dumna i dobrze jest, że mamy właściwą dumę. Jednym z tych osób, które nazwijmy to jest kontrowersyjny, jest właśnie ojciec Władysław. Ale on jest chlubą, jest dumą. Nie tylko środowiska naszego jezuickiego, tak jak każde środowisko ma swoich zwolenników i przeciwników, ale również dla mnie osobiście przykrością było, kiedy słyszałem, że były starania o to, aby szkołę w miejscowości rodzinnej ojca Władysława nazwać jego imieniem. Nie zostało to przeforsowane, została nadana szkoła imienia chyba bodajże księdza Jana Twardowskiego. Myślę, że ziemia tamta, krośnieńska, większego człowieka, ta miejscowość chyba nie wydała niż ojciec Władysław. Można powiedzieć, co było tu zresztą wspaniale powiedziane we wstępie, czyli w tym referacie, jak można to nazwać, o pewnym rozdźwięku. Tak właśnie również przed wyborem stał ojciec Władysław, bo z jednej strony wierność zakonowi, ślubom zakonnym, z drugiej strony troska o młodych ludzi, którzy pozostawieni samym sobie mogli naprawdę bardzo wiele zła wykonać i znamy z historii naszej ojczyzny sytuacji, kiedy pod płaszczykiem partyzantki były organizowane różne rozboje, zabójstwa, lała się krew zupełnie niewinnych ludzi tylko dlatego, że ktoś albo był bogaty, albo miał inne, odmienne zdanie. Ojciec Władysław stanął na czele tych młodych ludzi, kształtował ich charaktery i przybliżał ich do Boga. To była służba Bogu i ojczyźnie. Czwarte przykazanie, na które często się powołujemy, mówi nie tylko o miłości do rodziców i odwrotnie, rodziców do dzieci, ale mówi również o miłości do ojczyzny i ta miłość jest wpisana w serce każdego człowieka. W tej chwili robi się z nas kogoś takiego jak obywatela świata, jak kogoś, kto nie ma swojej własnej tożsamości, ktoś, kto wszędzie jest u siebie. To jest prawda. Można wszędzie być u siebie, natomiast jest jedno szczególne miejsce, w którym człowiek naprawdę jest u siebie. Bo wszędzie, gdzie indziej, to jest tylko sztuczne przypisanie. Tu, gdzie nasze korzenie, tu, gdzie groby naszych ojców, tu, gdzie nasi ojcowie, dziadowie i nasi poprzednicy przelewali krew, byli wierni Bogu i ojczyźnie. Tutaj jest również nasze miejsce. Nie możemy dopuścić do tego, żeby młode pokolenie o tym zapomniało. Żeby w natłoku różnych zajęć, które są bardzo ciekawych, żeby umknął ten akcent historyczno-patriotyczno-ojczyźniany. To jest nasze zadanie. Dlatego ja ucieszyłem się, kiedy widziałem tutaj młodych przyjaciół, chyba pod troskliwą opieką rodziców. To jest nadzieja, że pamięć o ludziach takich jak ojciec Władysław i ci, którzy razem z nim walczyli, że ta pamięć nie zaginie, że my będziemy ją pielęgnować. Możemy być dumni z medali naszych olimpijczyków. Oni również dali swoje siły, swoje zdrowie, poświęcili na to, aby zdobyć sukces, ale powinniśmy być dumni z tych, którzy swoim własnym życiem, swoją przyszłością zaryzykowali i chcieli, aby Polska, w której żyli, która ich karmiła, wychowywała, była Polską wolną. Taka Polska niech będzie i taka Polska niech zostanie, niezależnie od zakusów którejkolwiek ze stron, którzy chcieliby w jakiś sposób nas zupełnie sobie podporządkować. Dziękuję wszystkim za przybycie. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, czy chciałby ktoś jeszcze zabrać głos króciutko? Bo będziemy kończąc tą uroczystość powoli. Będziemy się przemieszczać też do grobu
człowieka, który ich przywrócił naszej pamięci w dużej części, to znaczy do grobu profesora Kortyki. Taki mamy zwyczaj, że stąd, po tych uroczystościach, kto chce, może również tam zajrzeć i pomodlić się. Zapraszam. No proszę, proszę Mirek. Bardzo dziękuję, ponieważ Klub Krakowski Gazety Polskiej nosi imię profesora Janusza Kortyki, dołączam się do tego zaproszenia i serdecznie proszę wszystkich Państwa o przejście do grobu. Przede wszystkim dziękuję Solidarnym 2010, że nas tutaj zaprosili. Klub stawił się licznie. Chcę powiedzieć, że w Kościele Komunikantów było tyle, ile trzeba, ale po przerwie. Bardzo dziękuję pani Irenie Kopp, przewodniczącej Instytutu Świętej Królowej Jadwigi. Chcieliśmy też pozdrowić małżonka, który mam nadzieję zobaczy tę naszą imponującą manifestację na filmach, bo filmów będzie dużo. I wspominając żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, powiedzieć trzy zdania, ich modlitwę. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siły i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych pomordowanych w lochach gestapo i czeki, niech z łez naszych matek i sióstr wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech z mogił żołnierzy naszych poległych na polach całego świata powstanie wielka Polska. O Maryjo, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu orężowi. O spraw, miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i twym wizerunkiem. Amen. Dziękuję bardzo. Można jeszcze? Ja dla informacji, jeżeli można Państwu przekazać, to jak od grobu naszego prezesa świętej pamięci Janusza Kurtyki kawałeczek dalej się idzie i pod płotem przy samej ulicy Brandoty leżą symbole groby, co prawda, ale tam jest pamięć pierwszych wielkich żołnierzy niezłomnych. To ci z Komendy Winu Okręgu Krakowskiego w procesie w 1947 roku skazani na śmierć. Wyrok został wykonany na Monterupich i groby są tam właśnie na końcu cmentarza Jakowickiego po lewej stronie, za grobem Janusza Kurtyki. Jeżeli Państwo kiedyś będziecie, zaglądnijcie na te groby, są polscy legioniści, żołnierze Armii Krajowej, ZWZ Armii Krajowej, żołnierze WiN-u, organizacji wcześniej nie, a potem WiN-u, skazani na śmierć i tam w symbolicznych grobach leżą pochowani, nie wiemy gdzie pochowani, bo mimo tych 25 lat Polski ofiary nie zostały uhonorowane miejscem pochówku. Do dzisiejszego dnia nie wiemy, gdzie ci bohaterowie, o których mówię, Kaczmarczyk, Ostapien Józef i Tumanowicz, leżą tam dalej jak ci na Łączce Warszawskiej. Tak samo mamy Łączki Krakowskie. W Krakowie również ci mordowani w więzieniu Montelupich też leżą w bezimiennych grobach. To po prostu gwoli pamięci, żebyście Państwo również o nich wspomnieli. Jak najbardziej ksiądz Gurgacz i ci oddziału Pepan są tego godni, jak i również tamci, o których może mniej wiemy, ale również tak jest. Hołd im się należy. Dziękuję bardzo. Ja poproszę ojca Ryszarda teraz o modlitwę. Tak, pomodlmy się w intencji wszystkich bohaterów poległych. Modlitwą wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję. Nie rzucił ziemi, skąd tam. Tam tu, tu nacja.
damy poprzeć mowy. Polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas zgnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg. Anioł Pański zwiastował Panie Maryi. I poczęła nas Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska. Nigdy nie stanie bez słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało. Zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi Wielkim Chrystusa. Módlmy się łaskę Twoją, radować Panie, na serca nasze, abyśmy którzy przez zwiastowanie anielskie w czereniu Chrystusa poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wieku i stanie, Panie, świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wieku i stanie, Panie, świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wieku i stanie, Panie, świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Takim jakim tam trzeba podejść. Podejść. Jest pasyjny. Czemu ty to w tym prawosławnym przywiedzeniu? No tak, on projektował. Nie tylko prawosławny, ale też No dobra, już ja będę.